tworzy śmiałych krwawy trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, na każdy kamień twój stoi co damy my. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, ty pan nie rozprostuj, bo jeszcze wrogu nie. Po Wiśle, Wola i Mokotłów, ulica każda, każdy dom. Panie pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, co i co damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy pan nie rozkaz swój, bo nie się wrogą nie. Odbili dłuta młota kieli, stolicą synów swoich sław, że chwała wolność żywym, niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nas sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój stolicę damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, by pan nie rozkaz swój, bo nie się wrogom wie. Brawa, moi drodzy, duże brawa, z okrzykami nawet mogą być brawa. Moi drodzy, bardzo wspaniałe, wzruszające przedstawienia. Dzieciaki, super naprawdę było. Bardzo się podobało wszystkim. Moi drodzy, to przedstawienie z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Wspaniale przygotowane, wspaniale zaśpiewane wszystkie piosenki. Zobaczcie, jakie talenty wspaniałe, prawda? Myślę, że tu jakiś zespół powinien powstać amatorski, teatralny, żeby dalej tak cieszyć wszystkich tych, którzy w tym będą uczestniczyć. Moi drodzy, chciałem teraz zaprosić o uroczyste jeszcze słóweczko. Proszę bardzo. Chciałam tylko powiedzieć, że został specjalnie napisany program i uzyskane zostały specjalne fundusze na letnie zajęcia świetlicowe. I te dzieci, które tutaj zobaczyliśmy, które razem z nami tutaj wszystkie śpiewały, właśnie przychodziły przez 2 tygodnie na letnie zajęcia świetlicowe tutaj do naszej świetlicy. Wszystkie dzieci w wieku od 0 do 6 klasy były zaproszone na te zajęcia. Z tych pieniędzy, które nam się udało zdobyć na te zajęcia, udało nam się także zorganizować koszulki. Każde dziecko, każdy uczestnik dostał koszulkę. Ja za chwilę je pokażę. To są koszulki dosyć wyjątkowe, bo na tej koszulkach jest napisane 65. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Poprosiliśmy naszego kolegę, który jest architektem i specjalnie dla nas zaprojektował te koszulki. Także one są wyjątkowe i każdy uczestnik je otrzymał. I mamy również 3 sztuki dla pani sołtys, zaraz przekażę, dla księdza proboszcza i dla pana wójta. Także zaraz te koszulki przekażemy, a ja zaraz je rozłożę, żeby wszystkim pokazać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Duże brawa dla państwa Gajewskich, dla pana Lucjana. Dużo trudu i wysiłku to kosztowało. Proszę, wspaniałe koszulki, wspaniałe logo. Wszystkie dzieci, które brały udział w tym przedstawieniu, również otrzymują nagrody. Tam zaraz ogłosimy, są takie kulinarne namioty przygotowane na dzisiejszy festyn i wszystkie dzieci będą mogły jakieś łakocie tam dla siebie odebrać. Proszę bardzo, pani sołtys tu się prezentuje w nowej koszulce. Wspaniałe logo, zaprojektowane specjalnie dla was. Słuchajcie, wspaniała i wielka rzecz.
Dziękujemy bardzo. Wszystkie dzieciaki, pamiętajcie, które brały udział w przedstawieniu, mogą odebrać tam jakieś słodkości dla siebie. A teraz bardzo serdecznie chcę zaprosić gospodarza, inicjatora tego festynu, tego placu, tych wszystkich prac, tej osoby, która tu wszystkich pobudzała do tego zrywu. Bardzo serdecznie chcę zaprosić panią Romę na scenę, aby powiedziała również kilka słów na ten temat. Brawa, duże brawa! Kochani, w króciutkich słowach chciałam powiedzieć, że właśnie na tej imprezie zakończyłam wydawanie naszych pieniążków, które dostaliśmy 2,5 roku temu z gminy. Dostaliśmy pieniążki na